Brak odpowiednich wytycznych oraz aspekt finansowy mają być powodami, dla których drugi rok z rzędu nie będzie funkcjonował odkryty basen przy ulicy Strzeleckiej. Już drugi rok z rzędu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie nie otworzy odkrytego basenu. W zeszłym roku powodem były pandemiczne obostrzenia. W tym roku wskazuje się brak odpowiednich wytycznych. Tych rzeczywiście nie ma, ale nie ma też zakazu funkcjonowania takich obiektów. Drugim powodem miałby być deficyt budżetowy SIR-u, którego obiekty przez większość czasu były zamknięte, a więc nie generowały zysków. Przychody z działania basenu nie pokrywają bowiem kosztów jego funkcjonowania. Dlatego uważa się jego otwarcie za nieopłacalne. Samym problemem nie jest natomiast uruchomienie obiektu po dwuletniej przerwie. Pozwala na to przeprowadzona 4 lata temu modernizacja.